Kuba Dobrzyński po zwycięskiej walce w Kałuszynie. Kuba, jak się dzisiaj czułeś? Jak oceniasz swoją walkę? Dzisiaj bardzo dobrze mi się boksowało. 6 minut wytrzymałem kondycyjnie. Czułem luz. Fajnie się boksowało. Te przygotowania jakoś poskutkowały, bo byłeś na wyjeździe, tak? I treningi w Warszawie z Andrzejem Liczykiem? Tak, trenowaliśmy z Andrzejem Liczykiem w Warszawie. Potem wyjechaliśmy na obóz do Zakopanego. Czuć było, że te góry dużo pomogły właśnie na kondycję. To już twoja która? Trzecia walka w tym roku? Tak, to moja już trzecia walka w tym roku. To jest takie tempo, które cię zadowala chyba, prawda? Tak, właśnie tak chciałem boksować, żeby co te 2-3 miesiące mieć jakąś walkę, to jest właśnie dobre tempo. Dzięki temu się rozwijam i jest coraz lepiej. Mhm. Początkowo miałeś chyba boksować w przekazie telewizyjnym i twoja walka jednak ostatecznie wypadła z tego, tak? Tak, wypadła. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Nie chcę w to wnikać. Najważniejsze jest to, że zaboksowałem. Mhm. Gdzie teraz i kiedy możemy cię znowu zobaczyć, bo jesteś chyba zawodnikiem, który nie jest związany jakoś tak z jednym promotorem? Nie, myślę, że chciałbym zaboksować bardzo u pana Andrzeja Wasilewskiego w Zakopanem, to jest gala w listopadzie. Myślę, że może tam się pokażę. Już dłuższy okres teraz przygotowujesz się pod okiem Andrzeja Liczyka. Jak idą treningi, jak się czujesz, czy ta współpraca daje jakieś dobre efekty? Nasza współpraca nabiera rozpędu, czuję się coraz lepiej, coraz bardziej rozumiem ten zawodowy boks, zaczynam boksować, nie bić się, nie szarpać, jest coraz lepiej. No to Andrzej Liczyk sporo cię opieprzał podczas treningów jeszcze ostatnich, jak widziałem. Tak, to ma taki styl życia, że musi opieprzyć, o to chodzi właśnie, taki powinien być trener, tyle. Przyzwyczajony jesteś, że takiego nastawienia, na przykład Fiodor Łapin tak samo chyba, funkcjonuje, że raczej krytykuje niż chwali. Każdy trener tak ma. Mój poprzedni trener Rafał Pawłowski, który jest bardzo dobrym trenerem, bardzo mu dziękuję za współpracę. Też opieprza mnie, tak? Każdy trener zawodowego boksu opieprza i tak to musi być. Dobra. Dziękuję i czekam na następną walkę. Tak, dziękuję bardzo sponsorom. Kanspol, Medbud Gończyce, Katman Velgi, Algarion Horse Series. Dzięki nim tak naprawdę mogę się rozboksować i rozwijać.